Chodzi o to, żeby przeprowadzić uczciwy proces, tak szybko, jak to jest możliwe, ale uczciwy proces, spełniając wszystkie wymogi, które są konieczne, również kryteria kopenhaskie dotyczące na przykład praworządności, czy praw człowieka, czy korupcji, żeby Ukraina weszła jako państwo przygotowane i trochę pokazała, że to państwo, które ma różne opinie, da radę ten proces przeprowadzić i w pewnym momencie będzie mogło powiedzieć, my przeprowadziliśmy ten proces i nasza perspektywa jest dużo lepsza niż Rosji. Ukrainiec w pewnej perspektywie będzie bogatszy, stabilniejszy, będzie miał lepsze perspektywy niż Rosjanie. I chyba o to w tej grze tak naprawdę powinno chodzić.